Jestem duży. A, Lusia! Przestań! Co to, Lusia? Lucy! Siri, Lusia. Cześć wszystkim, witajcie w Mephiland. I dzisiaj dalej będziemy eksplorować świat według rozmów w toku. To jest fascynujący świat. I w związku z tym, że mamy taki czas około Halloweenowy, wybrałam takie trochę mroczniejsze odcinki oraz trochę mroczniejszą aparycję. I tak się zastanawiam, czy jestem wystarczająco przybrana, czy wyglądam mrocznie. Miejmy nadzieję, że tak. Mrocznie wystarczająco. Jestem metalonietoperzem. Wow! To jest mój outfit z teledysku o metalach, jeśli ktoś śledzi moją karierę muzyczną, tu możecie go zobaczyć. A tymczasem, nie przedłużając, idziemy do rozmów w toku. Diabeł, szatan, precz do piekła, krzyczą ludzie, pośpiesznie żegnając się na widok moich dzisiejszych gości. Pytanie tylko, czy warto za cenę czarnych jak piekielne otchłań ubrań, kolorowych włosów, ćwieków, łańcuchów i kolczyków być wyklętym, często nawet we własnym domu. Mówią o mnie, że jestem satanistką. W sumie mogę się z tym utożsamić, o mnie też tak mówili i mówią. What? Dyrektor poważnie mówił o tej mszy? Poważnie. Wtedy zapytał się mnie wprost, czy jestem dziewicą. To jest taki u was standard w szkole tamtej? No nie wiem, nie wiem. Ona nie jest mroczna, ona ma takie cute uszy i kokardkę. No w każdym razie powiedziałam, że nie mam zamiaru się spowiadać z takich rzeczy, no bo to jest moja prywatna sprawa. Doszły go słuchy, że zrobiłam to z szatanem na czarnej mszy. Na to ja, że to jest chyba fizycznie niemożliwe, nawet jeśli bym chciała, nie wiem jak. I pan dyrektor jeszcze zaproponował mi, że jeżeli jestem opętana, to może mi wezwać egzorcystę. Ten dyrektor to ma niezłe, kurde, mroczne fantazje. Myślę, że totalnie minął się z powołaniem typek, no. To tylko pan dyrektor ci dokuczał? Rówieśnicy, pani wychowawczyni moja. Rówieśnicy w jaki sposób dokuczali ci? Było dużo takich sytuacji. Okej, jakby zgódźmy się, że ja bym dzisiaj tam pasowała. Ja bym tam dzisiaj mogła iść i powiedzieć, że jestem nietoperzem i mam konszachty z wampirem. Wychowawczyni, jak ty to odbierasz? Troszczyła się o ciebie, czy próbowała się dowiedzieć, jaka jest o tobie prawda? Żona wezwała moją mamę do szkoły i przeprowadziła z nią rozmowę. Widziała mi na cmentarzu, jak dewastuje groby. To oczywiście była nieprawda, bo nigdy w życiu nie chodziłam na cmentarz w takim celu. Tak samo widziała mnie na, nie wiem, gdzieś tam jakichś ruinach u mnie w mieście, że z satanistami jakieś tam rytuały odprawiałam, jakieś czarne msze. To oczywiście też była nieprawda. Ej, te czarne msze i sataniści i rytuały, czy to nie jest jakiś taki urban legend? Ja pamiętam, że jak chodziłam do szkoły jeszcze, to w różnych gazetkach dla nastolatków było pisane o różnych czarnych mszach, piciu wina na grobach, coś tam, coś tam. I ja poznałam trochę metali w moim życiu i w sumie żaden z nich nie wiedział nic o takich rzeczach. Już pomijam fakt, że oni nie jedzą kotów. Najprawdopodobniej. Ale te czarne msze i tak dalej, czy ktoś coś wie na ten temat? Ja, mi się wydaje, że to jest bujda, ale może ktoś coś wie, to ja chętnie się dowiem. Chętnie przyjdę. Tak. Ale ten przerywnik to... W ogóle oni kazali tej typce w taki sposób jeść ten dżem truskawkowy i ona powiedziała, dobra, spoko. To dla sztuki. O co chodzi paniom sąsiadkom z tymi rytuałami na cmentarzu? Ponieważ w naszej miejscowości jest piękny cmentarz w centrum, który, jak jest ładna pogoda, z przyjaciółką chodzimy tam rozmawiać. No i na pewno coś tam tak nie robimy, na pewno się nie modlimy, więc tylko siedzimy i rozmawiamy. A na czym miałyby polegać rytuały? To chodzi o play piercing. Jest to po prostu wbijanie igieł w ciało. Ja jestem disco metalem. No, disco shorty. Rozumiem, że satanizm w ogóle cię nie interesuje. Nie, uważam, że to jest kompletna bzdura, w to w coś takiego nie wierzę. Mami, jakoś tak nie puszczasz tego płazem, że ona nie rozumie tego. To znaczy, ja się próbuję z nią ugodowo wszystko. On też mówi mi, że jestem nikim, do niczego nie dojdę, że ona się mnie wstydzi. Też powiedzmy, jak chodzimy do sklepu, to kiedyś się mnie zapytała, czy idę do sklepu. Powiedziałam, że chodźmy razem, a powiedziała, że nie, ja z tobą nie pójdę. Ja się ciebie wstydzę. Tylko się zawsze właśnie rozbiega o to, co inni powiedzą. Co powie sąsiadka, proboszcz, pani w sklepie, co to kogo obchodzi?
Młodzi ludzie mają potrzebę wyrażania siebie, nawet jeśli to jest mroczne i niezrozumiałe. Dajcie im to. Jak powinnaś wyglądać, mamy zdaniem? Na różowo ubrana, taka tapeciara, plastik fantastik. Jak ja chodziłam do szkoły, to też były taki właśnie podział, że były plastole tak, i takie osoby bardziej alternatywne. Nie było nic pomiędzy, w sensie były tylko plastole i osoby alternatywne. I zawsze z koleżankami śmiałyśmy z plastoli, a teraz myślę, że sama jestem plastolem. Trochę. Paulina zapewnia wszystkich, że jest godką, ale jej babcia za radą księdza postanowiła sprawdzić, czy wnuczka aby na pewno nie jest satanistką. Skąd babci przyszło do głowy, żeby iść po radę do księdza? Ksiądz raczej zaczął podsuwać babci pomysły, żeby wszedła do mnie do pokoju i zobaczyła, czy mam jakieś dziwne symbole, co noszę na szyi. Znalazła? Czarne świece. No, świece stały na biurku. Pani chyba lubi nietoperze, bo i ma nietoperze na uszach i tam ma wytatuowanego. W ogóle bardzo fajna stylowa, 11 na 10. Bardzo fajne glany, takie to są chyba takie wysokie sztyle, ale nie wiem. Czy to jest ołtarz? Czy zapalam te świece i coś robię? Przy nim mówię, babciu, nie. Nie, po prostu lubię, po prostu to mi się podoba. Paulina lat 20 budzi strach w dzieciach, które na jej widok przechodzą na drugą stronę ulicy. I to jest wystarczający powód, żeby tak wyglądać. Tak. W wieku tam 9-10 lat już byłam maniakiem horrorów. A jak widziałam o wampirach, im więcej było krwi, tym lepiej. Prawdziwej? No niekiedy trochę. A dzisiaj? Nie. Dlaczego? Bo ja wiem, zmądrzałam. Czyli już dzisiaj nie potrzebujesz pić krwi? A dużo tego było? Nie, tam minimum. Potrzebne do czego? Żeby sam smak poczuć, nic więcej. Dajcie dziewczynie spokój, piła czerninę po prostu, Jezus Maria, tyle. What? Nie drążcie tego tematu, to jest uncomfortable. I'm gonna say no. Już się nie mogę doczekać, żeby cię zapytać, o co ten tata tak się złości. Pani jest taka bardzo Morticia style, bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie. Skończyłam 18 lat, powiedziałam religii definitywnie nie. Przestałam udawać, że wierzę. No to jak powiedziałaś tacie, że nie będziesz chodziła na codzienne msze rodzinne? Powiedziałam, jestem niewierząca, jestem ateistką. I co tata na to? I automatycznie wtedy etykietka została mi doklejona, satanistka, antychryst. Próbował jakoś cię jednak przekonać? I nagrodą, i karą. Jaką nagrodą? Pieniążki, jak pójdę po prostu. Ale tak wprost? Tak. Ile? 100 zł za jedną mszę. Hej, 100 zł za jedną mszę! Nice. Może bym... Zaraz, w niedzielę tych mszy jest chyba... No przynajmniej z parę. To można nieźle dorobić. Taka była nagroda. A jaki mieli pomysł na karę? No na przykład po mszy jedziemy do cukierni. Zakupy, możecie sobie coś kupić. A ty idziesz obok nich i nie dostajesz nic? Ja zostawałam wtedy w domu. Teraz już nie ma cukierni po mszy, ani zakupów, ani sobie coś kupić. Teraz w niedzielę po mszy do domu i siedzieć na dupie i pić rosół. Od kogo jeszcze obrywasz za swój wygląd? Idę przez miasto i ktoś pokazuje rogi i Ave Satan. Teraz też tak ludzie robią, bo mi się wydaje, że teraz jest większa taka tolerancja, że już rzeczywiście tak nie zaczepia ludzi, którzy wyglądają. No przynajmniej tak gotycko, czy tam metalowo, satanistycznie, no nie wiem. Może jak mamy jakiś metali albo satanistów na audiensie, to zaczepiają was ludzie? Co najchętniej robisz, jeśli nie drażnisz taty akurat muzyką, czy swoim satanistycznym, jak on to mówi, wyglądem? Uwielbiam się przechadzać po cmentarzu w świetle księżyca i bynajmniej nie w celu niszczenia nagrobków, po prostu cieszenia się tą atmosferą. Też bym poszła na cmentarz przechodzić się w świetle księżyca, jak byłam nastolatką, ale niestety byłam zbyt wielką bo i dupą i w życiu bym kurwa w nocy nie poszła na cmentarz. Nawet z kimś. Myślę, że po prostu dostałabym zawału po drodze i tyle by się to skończyło, więc marny ze mnie był mroczny dzieciak. Raczej taki pozer. Kinder metal. To jak cię nazywają w szkole? Znana jesteś jako? Albo szatan. Albo antychryst, awe szatan. Czego w tobie nie lubią? Tego, że noszę glany. Tego, że czasami ubiorę się dość prowokacyjnie. Ja raczej tego po prostu, że się wyróżniam. Kiedyś były modne te style, widzę, że wszyscy mają te takie na takiej grubej podeszwie. Ja też miałam takie buty, ale nigdy ich nie rozchodziłam i zawsze były mega niewygodne i wydałam na nie wszystkie moje oszczędności i potem leżały na dnie szafy. A teraz raczej się nie nosi takich sztyli. Teraz raczej ludzie, tacy cool ludzie noszą martensy. Wydaje mi się, że metale też teraz noszą martensy i konwersy.
Co noszą metale jeszcze? Wiecie może, co noszą metale? Była akurat pierwsza klasa liceum. Miałam z moją wychowawczynią dość nieciekawą rozmowę na temat pentagramu, który mam na szyi. Nazwa pewno w Google'ach czy w Wikipedii informacje na temat sekt satanistycznych. Gdzie są te sekty satanistyczne? Może bym się zapisała. Gdzie? Gdzie? Właściwie to ja nigdy nie byłam akceptowana przez społeczeństwo. Nawet już w zerówce to tak dzieci trochę do mnie opornie podchodziły, bo zawsze była jakaś czarna koszulka czy trampki. To co się stało z tą dziewczynką? Sądzę, że coś się we mnie zmieniło. Dlaczego oni zostawiają zdjęcia z komunii, z tymi zdjęciami mrzecznymi? To jest taki kontrast z tymi aniołkami wtedy. Wszyscy są wtedy co, złóż rączki, zrobimy zdjęcie, Bozia się patrzy. Więc mamy czas około halloweenowy. Mam nadzieję, że podobał wam się taki mroczniasty odcinek. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że młodzież się buntuje, a i ubiera mroczne ciuchy. Oraz się dowiedzieliśmy, że kiedyś to wystarczyło, żeby pojawić się w telewizji. Jestem mrocznie ubrana i teraz powiem o tym, że nie chodzę na czarne msze. No, że jednak moja babcia się myli. No, stereotypy, stereotypy. Trzymajcie się ciepło. Bardzo miło mi, że zaglądacie tutaj do mnie. Jak wam się spodobało, to zasubujcie albo zostawcie lajka. To się jeszcze być może w internecie spotkamy. A tymczasem do następnego.